Witam was wszystkich serdecznie, to już w 11 odcinku z serii Gothic 1. Dobrze, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, tak mi się bynajmniej zdaje, podróżujemy teraz do obozu na bagnie, aby rozpocząć wątek fabularny. Ponieważ no, już najwyższy czas na to. Długo nie narywałem, a teraz... chyba... na szósty odcinek z Gothica będziecie musieli troszkę poczekać, ponieważ no mój, jakby to powiedzieć, internet odmówił posłuszeństwa teraz. No i niestety no nie da się nagrywać, znaczy nagrywać, wrzucać odcinków na YouTube. No to jest spowodowane tym, że mam radiówkę 8 megabitów, to chyba megabitów czy megabajtów, nie wiem, nie znam się akurat na tym. I mam drobne problemy z łączem, ponieważ coś nie doszliśmy do porozumienia z firmą. O, troszkę obraz się rozjaśnił, tak zawsze mam po minimalizacji, że mi ciemnieje. Chodź tu, kropica. Chodź tu, chodź tu. Dobrze. Teraz trochę expa nam się przyda, aby powbijać levele. Jaki to tam w ogóle mamy level? Mamy level 5, 10 punktów nauki. Za niedługo będzie następne kilka punktów. Już niedużo do levela brakuje. Dobrze. Idziemy dalej. Nie zbieram tego, ponieważ na pieniądze mam dobry myk, tak mi się zdaje. Dobrze, mały łyczek kosty pomarańczowej. Uwielbiam ten sort. Lecimy dalej do obozu na bagnie. Jak widzicie, ta akrobatyka się przydała, ponieważ te dalekie skoki bardzo przyspieszają podróż, która niestety w Gothicu podróż przez świat nie zachwyca, ponieważ, znaczy już nie zachwyca, kiedyś to było, Jezu, jak to wygląda, aj, spadliśmy do wody, byle się nie zabić. Dobrze, przy timerze. Nieostrożnie skoczyłem i wpadłem do wody, ale to jest chwilka, tylko wymordujemy jeszcze raz te krwiopijce. Chodźcie do taty. No tak, widzicie, krwiopijce już nie zadają nam praktycznie żadnego damage'a, co mnie bardzo cieszy. Została jeszcze tamta. Ile to nam dokładnie brakuje? Brakuje nam, jeśli zabijemy tą, to będziemy mieli 290, czyli 210 punktów. Jeszcze myślę nad, ale to może w późniejszym okresie, nad vlogami. Ponieważ zakupiłem sobie nowy telefon. To jest Sony Ericsson, modelu jeszcze nie pamiętam. I posiada on dosyć dobrą kamerę. Myślę, że wystarczającą. Spróbuję przynajmniej, spróbuję. Ale nie obiecuję, czy coś z tego wyjdzie. Ale spróbować nie zawadzi. Tak tylko mówię. Od razu, żeby może zapowiedzenie nowej serii. Możliwe. Telefon jeszcze będę musiał sobie do końca dopracować. Ale myślę, że się wszystko uda. Oj, drzewo. Za wysokie skoki. Ten przewrót mi się zawsze podobał, który wykonuje, jeśli spada z odpowiedniej odległości. Tutaj się powinien dodać. Hop. Dobrze, i teraz rozpoczynamy główny wątek fabularny w grze. I za niedługo też będzie drugi rozdział. Dziś to nie mój problem. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu, kamienia ogniskującego. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza.
Pewnie w tych zimnych ruinach czuję się bliżej śniącego niż gdzie indziej. Kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z gór. Opowiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? Co możesz mi powiedzieć o bagiennym zielu? Cóż, ziele rośnie wyłącznie na bagnach. Zanim da się je palić, trzeba je odpowiednio przetworzyć. Tym właśnie zajmują się nowicjusze. Ziele ma działanie relaksujące i uspokajające. Dzięki niemu można osiągnąć stan umysłu pozwalający na nawiązanie kontaktu ze śniącym. Część zebranego ziela wymieniamy ze starym obozem. Tam też pozyskujemy nowych członków bractwa. Wielu z nich dołącza do nas tylko ze względu na ziele, ale przynajmniej pomagają nam w pracy. Co możesz mi powiedzieć o śniącym? Śniący to boska istota, która zsyła nam wizje objawiające jego wolę. W każdym razie zsyła je guru. Modlimy się do niego, bo obiecał zwrócić nam wolność. I wierzycie mu? Hej, jestem w tej kolonii od 2 lat. Wiesz, jak długie mogą się wydawać 2 lata w więzieniu? Nie wyobrażasz sobie, w co byłbym w stanie uwierzyć, byle tylko wydostać się z tego przeklętego miejsca. Opowiedz mi o tutejszych kastach. Najwyższą kastę stanowią guru. To niezwykle potężni duchowi przywódcy naszego obozu. Strażnicy świątyni wykorzystują siłę swego ducha w walce. Ich ciało i duch funkcjonują w idealnej harmonii. Lepiej nie wchodź im w drogę. Ja natomiast jestem nowicjuszem. Naszym zadaniem jest wykonywanie wszystkich pomniejszych zadań, no i oczywiście żarliwa modlitwa do śniącego. Niektórzy nowicjusze dostąpili zaszczytu pobierania nauk u guru, ale aby to osiągnąć, trzeba służyć w obozie przynajmniej kilka lat. Jak znajdę najważniejsze miejsca w obozie? Mogę ci pokazać wszystko, co warto tu obejrzeć. Niech śniący macie w swojej opiece. Tak, widzimy. Rozdział 2. Gniazdo pełzaczy. Dobrze. Ja mniej więcej wiem, jak poruszać się po tym obozie, dlatego nie będę go prosił o pomoc. Więc dobrze, podróżujemy do Iberiona. Tak, jeszcze w roli ścisłości w czasie dialogów rozebrałem sobie obudowę mojego telefonu i jest to Sony Ericsson EP500. Tak tylko w roli ścisłości. Jeśli myślisz, że... Kupiłem go tylko ze związku na tą kamerę. Nie powinieneś, ponieważ mam... No, myślę, że uda mi się nakręcić te vlogi. Zobaczycie mój świetny pysk. Nie no, myślę, że aż tak brzydki nie jestem. Dobrze, przyglądajmy sobie, czy tu jest ktoś interesujący. A więc idziemy do świątyni. Stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z guru. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi. Znam Lestera. Można mu zaufać. Możesz przejść. Dziękuję. Wnętrza w Gotiku 1 bardzo mi się podobają. Są takie klimatyczne. Jest to, jak widzę, duża rola oświetlenia. Tak widzicie, tutaj jest takie jasne światło. Tutaj jest takie żółtawe. Dodaje to bardzo ładnego efektu, tak jak widzicie. Tak w prawdziwej świątyni to powinno być. Dobrze. Tutaj mamy jaśnie oświeconego Iberiona, tylko no niech nam on się podświetli. O. Witaj, mistrzu Iberionie. A. Przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Wszystko jest możliwe. Ale myślałem... A, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras. Ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt
zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. Dobrze. Także porozmawialiśmy z Chani, nawet się nie opłaca rozmawiać, ponieważ ta rozmowa do niczego nie będzie prowadziła. Dobrze. Także myślę, że za niedługo zakończę ten odcinek, ponieważ to jest taki krótki, nie włączyłem sobie, znaczy nie popatrzyłem sobie na godzinę, w której to narywam, a nie wiem ile już to narywam. Ale no nie myślę, że to jest na razie długi czas, najwyżej wyjdzie dłuższy odcinek. Na razie lecimy do... Aha, jeszcze chciałbym wejść to tutaj. Tu. Do kuźni. Zobaczyć, czy są jakieś lepsze miecze w nich. Załatwiało się inaczej. Ale myślę, że powinny być. A kuźnia powinna być gdzieś w tamtym kierunku. Myślałem, że to się skończyło. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Tak, myślałem. Albo źle myślałem. To jest plac ćwiczebny. To się już więcej nie powtórzy. Ojoj, troszkę się gubię. A nie, dobrze myślałem, tutaj jest kuźnia. Hop. Aj, barierki. Troszkę głowa musi boleć. Ale imienia nie ma, więc głowa go może boleć. Pogadajmy. Gdzie on był? A, tutaj. Darien. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Oto broń, którą mam aktualnie na składzie. Mamy, tak przypomnę, 25 siły. Czy są tu jakieś takie właśnie dobre? Łomota, czy brakuje nam jednego punkta siły? Mam już 37 obrażeń. Zaraz zobaczymy, jakie obrażenia ma nasz miecz. 33. On ma 39. Myślę, że bym go sobie kupił, tylko musimy jeszcze dojść do placu ćwiczebnego, aby wyszkolić sobie jeden punkt siły. O, dobrze pamiętam, mamy ile siły? 25, tak. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Nie wiem, czy tutaj on nauczał siły, wątpię. Nie. Już nie pamiętam, wiem, że tego tutaj można coś kupić. Może... on chyba miał eliksiry zwiększające siłę i na stałe. Chciałbym zdobyć księgi traktujące o magii. Napój lekkości. Niestety nie ma, ale ma jakieś... jak to się nazywa? Nic sobie nie przypomnę. Ma zwoje, dokładnie. Zwoje i tak, na pewno kupimy sobie... Aj, po co? Pełzacza i wtopielca. No, wystarczy, ponieważ to nam się przyda. Bryłka, lecisz tam. Dobrze. Tylko tyle mi jest potrzebne. Koniec. W sumie nawet nie musimy kupować tej broni, przecież to jest tylko kilka punktów więcej. Tak więc myślę, że udamy się teraz do miejsca, w które kazał nam pójść Iberion. Czemu ja idę w tą stronę? Zupełnie w inną stronę idę. Lepiej się do tego nie mieszczę, tutaj jest. Jeśli myślisz, że w tej historii... Myślę, że w tym odcinku dojdziemy sobie do miejsca, gdzie ma znajdować się właśnie ten nowicjusz wysłany z misją.
A w następnym odcinku po prostu go utłuczemy, wrócimy do Iberiona, odbierzemy. Nigdy się nie nauczą. Znaczy oddamy questa i tak to będzie. Zapiszmy sobie do pewności na kubitce. Zobaczmy, gdzie to się tak dokładnie długo, znajdowało. Jak mnie to nie dotyczy. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Aha, czyli pod las musimy iść. Zawsze gadałem, ale nie chciałbym być w jego skórze. I na wzgórze, czyli to jest tutaj, na tej górze. A no tak, 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 tak. Dobrze, teraz sobie przypominam, gdzie to się znajduje. Lecimy. I jeśli byście chcieli, wracając do tych vlogów jeszcze, jeśli chcecie vlogi, to tam dajcie jakiś komentarz, żeby osoby go łapkowały. I aha, bo teraz jest nowy rozdział i potwory powróciły do życia. Spokój się. I tam łapkujcie ten komentarz, żebym wiedział, że chcecie vlogów. I jeszcze bym poprosił o podsyłanie jakichś tematów vlogów. Może coś związane, no po prostu związane z komputerami. Mógłbym w jednym z vlogów przedstawić mój komputer, tak jakby nakręcić go, pokazać, co się w nim znajduje, jakie ma ten, omówić, czy to był warty zakup. Lecimy dalej. O, mieczyk, ścierwojak, bach. Ile to nam brakuje? Brakuje już nam 110, a więc nabijemy na tych tutaj skurczybykach level. Ty idziesz pierwszy, pach. Wy idziecie pierwsi, pach, pach, poziom. Lecimy dalej, pach, pach. Teraz idziemy jak maszyna do zabijania praktycznie. Spójrzmy jeszcze raz na tą mapę Iberiona, czy idziemy w dobre miejsce. Tak, i to się już znajduje nieopodal, więc sobie zapiszemy na czwórce. To się powinno znajdować gdzieś tutaj, między tymi drzewami, jak dobrze pamiętam. Zapomniałem, jak nazywał się ten nowicjusz. Chciałem wam przypomnieć jego imię. A, tam się znajduje. A więc, tak jak mówiłem, w tym odcinku, w tym momencie zakończymy odcinek. Jeśli wam się podobało, to subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, polecajcie znajomym. O Jezu, nic, dobra. Ja się z wami żegnam, mówię Francuz, kanał Francuz Gaming. Na razie.